z polskim patriotyzmem, z polską tożsamością, z chrześcijaństwem. Zostawiał rzeczy albo rozszerzał rzeczy niezwiązane z tymi tematami, a to, co jest związane właśnie z budowaniem polskiego tożsamości, patriotyzmu i wkładem chrześcijaństwa w historię, było wykreślane jak leci. Minister... I to jest podejście ideologiczne, nieakceptowalne. Oczywiście, panie redaktorze, ostatnie zdanie. Nie trzeba być ani chrześcijaninem, ani nawet polskim patriotą. Trzeba mieć po prostu ambicje bycia człowiekiem ogólnie wykształconym, żeby chcieć poznać podstawowe fakty z naszej historii. Minister Kropiwnicki, 15 sekund. Program będzie zmieniany, ale nie tak jak... No to skąd to się wzięło na stronach jest ministerstwa? Jest to bardzo wstępne konsultacje, właśnie po to, żeby odbyła się dyskusja. No ale po co ty głupoty publikujesz? Mnie bardziej cieszy zapowiedź ministerstwa o likwidacji zadań domowych. Czyli pan ma wątpliwości co do tych propozycji, tak? Oczywiście, że są to propozycje. Moim zdaniem bardzo wstępne właściwie prekonsultacje, które się odbywają i bardzo dobrze, że się o nich dyskutuje. Te prekonsultacje kończą się jutro. Minister Mastalerek, jedno zdanie. To, co robi minister Barbara Nowacka, to jest dowód na to, że prezydent dwukrotnie wetując Lex Czarnek miał rację. Pani Nowacka miałaby dzisiaj narzędzia, które chciał mieć minister Czarnek. Wtedy prezydent przed tym ostrzegał bardzo dobre. I Konfederacja. I Konfederacja też ostrzegała. Uczciwie mówiąc. I poseł Fogiel, jedno zdanie. No to, co widzimy, to jest jakieś horrendum i trzymam za słowo, że tutaj państwo zainterweniują u pani minister Nowackiej, no ale to jest rzeczywiście efekt otwarcia drzwi dla lewicowych pomysłów. Rzucili się jacyś aktywiści pisać tego typu programy. To nie jest tylko historia i wykreślenie Sendlerowej, to nie jest tylko język polski, ale to jest również biologia, gdzie jakieś... Nawet edukację seksualną zaczęli wykreślać. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, no oczywiście no próba przeforsowania zupełnie... Jeśli w tym momencie ja nie skończę, nas wykreślą z ramówki. Pytanie jest, czy to narzędzie rzeczywiście było zakupione po to, żeby tropić przestępców, szpiegów. Chociaż jak pamiętamy, Prawo i Sprawiedliwość na początku zupełnie zaprzeczało, że nie ma tego Pegasusa w Polsce, polskie państwo nie jest w posiadaniu tego systemu. Takie słyszeliśmy zapewnienia, okazały się one kłamstwem. Został zakupiony zresztą z Funduszu Sprawiedliwości, czyli zupełnie nie tych środków, które powinny być przeznaczane na tego typu narzędzia. To powinno być ze środków jakichś operacyjnych, a nie na pomoc ofiarom przestępstw. I dalej, no... Jeżeli tak było, jeżeli Pegasus był wykorzystywany w celach politycznych, to być może nie tylko do podsłuchiwania ówczesnej opozycji, ale także do podsłuchiwania opozycji wewnętrznej, czyli swoich kolegów i koleżanek z ówcześnie rządzącej partii. Żeby szukać haków, żeby móc potem kogoś szantażować, żeby móc powiedzieć, że jak ci nie zagłosuje tak i tak, bo przecież to jednak też był rząd koalicyjny, to nie była jedna partia, tylko przecież było środowisko pana Ziobry i środowisko pana Kaczyńskiego. Nie wiem, nie jestem w środku, Bogu dzięki, i nigdy nie zamierzam być na prawicy. Jeżeli tak się tam bawicie, koledzy, to ja bardzo współczuję i naprawdę nie chciałabym między wami w ławach prawicowych zasiadać kiedykolwiek. Zanim pan poseł Fogiel powie, jak się bawi, teraz pan marszałek Bosak. Wiecie, ja zauważyłem ciekawą wypowiedź pani Żukowskiej jako właśnie reprezentantki lewicy, że narzędzie, do którego istnienia w Polsce i używania nie ma w ogóle podstawy prawnej, bo to nie chodzi o to, czy ktoś uczciwy był podsłuchiwany Pegasusem, nawet do podsłuchiwania gangsterów i szpiegów nie ma podstawy prawnej. Po prostu w polskim systemie prawnym nie istnieje przepis, który by umożliwiał włamywanie się tajne na telefony i przejmowanie wszelkich informacji ze smartfonów. I pani Żukowska powiedziała, że to nie powinno być kupione z Funduszu Sprawiedliwości, tylko z funduszu operacyjnego. To ładnie pokazuje myślenie lewicy. To znaczy, jak coś jest nielegalne, kupmy to z tajnego funduszu operacyjnego, które mają służby. Tak? O to chodziło. To nie powinno być kupione ani z Funduszu Sprawiedliwości, ani z funduszu operacyjnego. To nie powinno być kupione w ogóle, tylko jeżeli PiS chciał dostosować możliwości, które mają służby do standardu XXI wieku, powinien najpierw przeprowadzić odpowiednią ustawę przez Sejm, a później zgodnie z tą ustawą wydatkować środki. Ja uważam, że pisowcy byliby skrajnie głupi, gdyby zostawili w którymkolwiek ministerstwie czy w CBA listę osób, które podsłuchiwali. Dlatego uważam, że stąd... Ślady informacyjne na szczęście zostały. Na izraelskich serwerach u producentów tego systemu. No właśnie. Ale okej, być może pan nam właśnie coś ujawnia. Natomiast ja tylko powiem to, co uważam na temat ich sposobu działania. Oni mają dobre samopoczucie, co widać z wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, bo uważają, że za rękę ich nikt nie złapie. Natomiast jeżeli popełnili błąd, jeżeli funkcjonariusze na przykład po to, żeby mieć tak zwany dupochron, pisali notatki, o których oni nie wiedzieli, to ta komisja w tej chwili będzie miała co badać i będzie bardzo ciekawie. Pani przewodnicząca, no sama
sama się prosiła o przywołanie tego cytatu. To oczywiście pani decyzja, gdzie pani będzie na scenie politycznej. Mówi pani, że nigdy nie będzie na prawicy. No, przypomnę wpis na Twitterze. Anna Maria Żukowska, 3 grudnia 2018 rok. W koalicji z Romanem Giertychem nigdy mnie nie zobaczycie. Nie ma takiej opcji. Tego nie jestem nigdy w rządzie. Więc, ale jest pani w koalicji z partią, której posłem jest Roman Giertych. Więc pani poseł, ja do zobaczenia. Widzieć, jeżeli chodzi o Pegasusa. Do zobaczenia. Ja akurat pana widzę w tej chwili, więc nie musimy zapowiadać się widzenia się, bo widzimy się w tym momencie. Jeżeli chodzi o Pegasusa, proszę przyznać, że po prostu kłamaliście w tej sprawie. Kłamaliście, że Polska nie zakupiła tego systemu. Czy przede wszystkim mówimy o plotce podanej, czy przecieku, czy plotce podanej przez jedną z międzynarodowych agencji informacyjnych, czyli nie mamy jeszcze żadnych faktów. Jak rządząca koalicja będzie chciała coś zrobić, to zrobi. Druga sprawa. Sądzi pan, że ten przeciek to jest próba testowania opinii publicznej? Mogą być, panie redaktorze, bardzo różne uzasadnienia. Może być tak, że ktoś w obozie rządzącym chciałby tego i metodą generowania dyskusji na ten temat chce wywołać ten fakt. Może być tak, że jest próba rozmiękczenia prezesa NBP, żeby współpracował z rządem i tak naprawdę nic nie będzie. Może być tak, że to jest wypuszczane tylko po to, żeby naszą uwagę odwrócić od rzeczy, które faktycznie się dzieją, po to, żebyśmy dyskutowali o czymś, co się nie stanie. Może być wiele różnych uzasadnień. Natomiast na dwie rzeczy chcę zwrócić uwagę. Po pierwsze, stawianie przed Trybunałem Stanu prezesa Glapińskiego zaszkodzi polskiej gospodarce i polskiej reputacji na forum międzynarodowym, dlatego że to się zdarza niezwykle rzadko, żeby odwoływać przed upływem kadencji prezesa Banku Centralnego i to zawsze, niezależnie kto zawinił, za granicą nikogo nie będzie obchodzić, kto zawinił, tak jak nikogo tam nie obchodzi, czy w Polsce rządzi PiS, czy Platforma, czy ktoś inny. Jest pan pewien? Wiem, jak na to się patrzy, naprawdę. I proszę mi wierzyć, będzie tak, że po prostu to wpłynie na reputację państwa polskiego, że jesteśmy państwem niestabilnym, na którego gospodarkę trzeba uważać, z inwestowaniem, w którym trzeba uważać. Moim zdaniem tego nie potrzebujemy. Moim zdaniem Tusk to rozumie i dlatego moim zdaniem nie będzie przed końcem kadencji próby odsuwania Glapińskiego. Tym bardziej, że on w tej chwili nie ma specjalnie ruchu, żeby robić coś szkodzącego rządowi. Druga sprawa, to za co go oskarżają, czyli wsparcie covidowej polityki rządu w czasie pandemii, no to jest przecież literalnie to, czego chciała Lewica, czego chciały wszystkie siły poza Konfederacją. My jedyni krytykowaliśmy to i my jedyni uważaliśmy, że ta ekspansja wydatkowa, którą rząd robił w czasie pandemii, wspierana przez pana Glapińskiego NBP, jest niebezpieczna dla finansów publicznych. Wszyscy nie to popierali. Więc jak za to chcą go teraz odwołać, to jest to po prostu nic innego jak czysta hipokryzja. Przypomnijmy, że oni wszyscy głosowali ze wszystkimi ustawami covidowymi rządu. On może chcieć uchodzić za jakąś ikonę obrony czegoś, ale tak naprawdę uchodzi za ikonę niekompetencji. A zna pan ostatni odczyt inflacji? Poniżej 4%. Na szczęście. Prezes Glapiński żyła na moment, mówi, będzie 2,5. No to sukces. Ale to jest sukces przede wszystkim polityki rządu, a nie polityki Narodowego Banku Polskiego. Nie, no bez żartu, równocześnie, odczyt z końca zeszłego roku, dwa tygodnie rządzili. To dlaczego nie obniża stóp procentowych, powiedzmy? Bo Rada Polityki Pieniężnej obniża, a nie sam prezes. Dobrze. Czytał pan Konstytucję? A kto ma tam większość? Kto ma? PiSowcy, no przecież absolutnie. Ale to wszędzie widzi PiSowców, to już jakaś jednostka chorobowa jest. Teraz tak, jak inflacja spadała z 10 na 9, to już obniża stopy i mówił, ja że trzeba ciąć stopy. Ale jak inflacja jest poniżej 4, to utrzymuje stopy 2-3% powyżej. No to jest kuriozum. Absolutnie on robi wszystko, żeby szkodzić właśnie rządowi i Polsce. Ad vocem jedno zdanie i poseł Fogiel. Znaczy ja jestem krytykiem pana Glapińskiego i tego, jak on prowadzi politykę narodowego. No właśnie to zaznaczam, tak? Natomiast wyraźnie powiedzieć. No i mówiliśmy to przez kilka lat, krytykując politykę rządu Morawieckiego, wspieraną przez pana Glapińskiego. Natomiast powiedziawszy to, trzeba stwierdzić, że on ma wykształcenie profesorskie ekonomiczne. Lepiej do funkcji był wykształcony niż na przykład reprezentantka wasza, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, prawnik z wykształcenia, która... Prawnik od finansów, która wprowadziła denominację, no, gdzie tak. Do dzisiaj używamy banknotów przez nią prowadzonych. No. Umiała zarządzać tak, zespołem, który osobiście je rysowała i to jej zasługa. No, panie ministrze. Ona odpowiadała za denominację, natomiast największą operację jeszcze jedna rzecz. Jak pan o tej kompetencji, niekompetencji. Po pierwsze, NBP to jest wielki
zespół wykwalifikowanych wysokopracowników, także ekonomistów. I może być nawet niekompetentny prezes NBP i tak będzie pracował przyzwoicie, bo nie musi tego wszystkim pokazywać. I druga sprawa, nie ma pan racji mówiąc, że jest tak miażdżąco oceniany. Akurat ekonomiści o poglądach odległych ode mnie, a bliższych waszej koalicji, czyli lewicowych, wypowiadają się ciepło o panu Glapińskim. Ciepło, dlatego że robił rzeczy, które generalnie lewicowi ekonomiści, dlatego tu się zwracają w stronę lewicy, oceniają pozytywnie. To znaczy jeszcze raz, ekspansję wydatkową, luźną politykę monetarną. Tylko to trzeba się interesować polityką monetarną i ekonomią i finansami, żeby o tym wiedzieć. Proszę a pan państwa, powtarza frazesy, że oni są niekompetentni. Proszę państwa, ja nie jestem kompetentni w lewicowej polityce. 26 miliardów się. Pomylił się co do chcecie, wyniku. No, chcecie z lewicą w rządzić? W październiku, w listopadzie nie wiedział, jaki będzie wynik. Ale pan wie, co to jest wie pan, co to jest polityka płynnego kursu oczywiście, walutowego? Tak, no, ale wie pan, na czym polega zarabianie na instrumentach naprawdę finansowych? Uważa pan, że można się pomylić o 26 miliardów? A wie pan, jakimi kwotami Narodowy Bank Polski obraca? To jest kompromitacja. A przez ile lat wcześniejszy był wpłacany zysk NBP do budżetu? Tak się właśnie składa, że jak są rządy pisowskie, to nagle NBP wpłaca, a jak no to zmienił się to rząd, proszę przyznać. No to, proszę państwa, nagle tak się składa, że teraz nie jestem... was zabolało, tak? Panie teraz pośle, was zabolało. Tak się składa, że ja nie jestem ministrem Kropiwnickim, ale widzę w tym studiu, proszę wybaczyć, pisowca. Pan Radosław Ogiel teraz. Nie ma czego wybaczać. Ja jestem... Jest pan dumny. W należności do mojej partii politycznej sądzę, że wszyscy w studio tak mają ze swoimi partiami. Bo... Nawalny był symbolem opozycji rosyjskiej i to takim symbolem co najmniej dwuznacznym, powiedzmy, dlatego że zachodnie media i kręgi polityczne w ostatnich latach go przygarnęły jako ten symbol, ale wiemy, że wcześniej był on i wyrażał publicznie poglądy, które no, można nazwać wielkoruskim nacjonalizmem, imperializmem i po prostu pochodził z kręgów takiej nacjonalistycznej rosyjskiej prawicy. Zaczął w ostatnich latach prezentować poglądy liberalne. Być może uważał, że da mu to jakiś parasol ochronny. Trafił do kolonii karnej. Ja nie znam okoliczności jego śmierci, więc się na ich temat wypowiadał nie będę. Śmierć zawsze jest czymś smutnym, szczególnie śmierć opozycjonisty w państwach dyktatorskich. Natomiast dla Polski to wiele nie zmienia. Rosja jest państwem nadal niebezpiecznym. Gdyby Putin ustąpił, zastąpił go Nawalny, niektórzy uważają, że mogłaby być nawet bardziej niebezpieczna, bo był to człowiek inteligentny, był to człowiek identyfikujący się z głównymi celami rosyjskiej polityki zagranicznej. Dużym błędem w polskiej debacie jest niekiedy utożsamianie opozycjonistów z różnych państw z czymś korzystnym dla Polski. Czasem ci opozycjoniści mogą być u władzy nawet groźniejsi niż ci, którzy obecnie są u władzy, bo po prostu byliby młodsi, sprawniejsi, być może przebieglejsi. I tak powinniśmy z polskiej perspektywy na to patrzeć, a nie się rozczulać nad tym, że prawda, ktoś, kto o wrogich poglądach Polsce... nie wiem, został przez ten reżim być może zamordowany. Ja chciałem odejść na chwilę od tych wątków plotkarskich i wrócić do kwestii demokracji, bo wydaje mi się znacznie istotniejsza i ciekawsza. Po pierwsze uważam za interesującą wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego o tym, że w Polsce nikt w kolonii karnej nie siedzi i w związku z tym nie mieliśmy problemu z demokracją. To nie do końca tak. Można naruszać zasady i standardy demokracji bez zamykania ludzi do kolonii karnych. Robienie tego typu wnioskowania to jest straszne polityczne myślenie na skróty, by nie powiedzieć po prostu propaganda. Dla przykładu Unia Europejska nie jest organizacją demokratycznie zarządzaną, tylko oligarchicznie, a nikt w kolonii karnej nie jest wsadzany. Co więcej, ci, którzy mają poglądy antyunijne, mogą wejść do Europarlamentu, dostać duże pieniądze, wyrażać swoje poglądy, a jednocześnie nie jest to organizacja zarządzana demokratycznie, tylko w ramach takiej międzyrządowej oligarchii. Ale więc poproszę demokracja pana o komentarz dotyczący... i kolonie karne to dwie różne okay. rzeczy. Druga rzecz. Komentarz druga do pana... Panie redaktorze, tylko jeszcze drugą myśl wyrażę. Bardzo. To wszystkie tu wzmiankowane sprawy z trójpodziałem władzy. Otóż spory o podział władz i wzajemne zachodzenie na siebie kompetencji różnych instytucji to jest klasyka demokracji. Każdy, kto śledzi problemy w demokracjach w różnych państwach z wyborami, z podziałami władz, z kompetencjami wie, że w każdym państwie demokratycznym to występuje. I my powinniśmy przestać nawzajem siebie atakować, że rzekomo co wybory w Polsce demokracja się kończy, bo rządzą ci albo tamci, bo ci albo tamci wciągają na funkcję ludzi, których znają albo nawet mają w rodzinie. Nie, bo po prostu w każdej demokracji to się dzieje. To jest klasyka systemów demokratycznych, że takie sprawa rzeczy pana... mają miejsce.